Grupa teatralna Szkoły Podstawowej w Starej Wiśniewce przedstawia krótką bajkę o tym, jak Kopciuszek zmienia się w piosenkarkę. Zadanie. Kopciuszku, napisz mi wypracowanie. Kopciuszku, pozbieraj w klasie papierki. Kopciuszku, oddaj mi swoje cukierki. I tak już od pierwszej klasy Kopciuszek pracował za wszystkie negusy i brudasy. Dłużej już tak być nie może. Napiszę list, może mi ktoś pomoże. Droga wróżko z bajki, żyję jak Kopciuszek. Wszystkim usługiwać muszę. Wyręczają się mną koleżanki, a ja marzę o karierze piosenkarki. Taki list do butelki włożyła i na brzeg rzeki szybko podążyła. Brzeg Łużanki niesie butelkę żwawo, oczy Kopciuszka patrzą wciąż za nią. Nieś rzeko list mój w dalekie kraje, niech wróżka go w ręce swoje dostanie. I fakt ów przeszedłby w zapomnienie, gdyby nie pewne dziwne zdarzenie. Brzegiem rzeki pędzi królewicz jeden, skąd się tam znalazł, zupełnie nie wiem. Głosik wdzięczny, postać syrenia, lud w moim sercu w miłość zamienia. Jestem zawodowym prezenterem, zostanę teraz twoim menadżerem. Kopciuszku, wystąpisz w telewizji na scenie, gwiazdę rocka wnet cię zamienię. Pokonała wszystkie rywalki, wkrótce zrobiła karierę piosenkarki. Jeśli nie macie nic do stracenia i chcecie spełnić swoje marzenia, nie poddawajcie się, miłe panie, w bajkach są świetne przepisy na nie. Na majówkę, razem z mamą, razem z tatą na wędrówkę. Tam gdzie łąka, tam gdzie las, gdzie nie było jeszcze nas. Na majówkę, razem z mamą, razem z tatą na wędrówkę. Tam gdzie łąka, tam gdzie las, gdzie nie było jeszcze nas. Na majówkę, na wędrówkę. Słyszałaś? Co za nowina? Tego jeszcze nie było, taki skandal! Co to będzie? Jak to będzie? Słyszałaś już, moja droga? Słyszałam! Co za wstyd! Taki kłopot! Ojej, ojej, ojej!
Proszę się nie martwić. Wszystko będzie dobrze. Proszę wstać, sąd idzie. Proszę wszystkich zebranych o zachowanie ciszy i spokoju. Rozpoczynam rozprawę przeciwko Muszy. Widzę, że oskarżona jest obecna. Czy oskarżona ma obrońcę? Tak, jestem, Wysoki Sądzie. Proszę o głos oskarżyciela. Wysoki Sądzie, przedstawię długi spis win oskarżonej Muchy. Mucha jest owadem żyjącym w domach i pobliżu domostw. Dlatego również jest zwaną muchą domową. Szkodnik domowy! Szkodnik domowy! Proszę o spokój! Spotkać się można wśród śmietników, w brudnych kuchniach i w kubłach na śmiecie. Brud i gnijące odpadki mają dla niej najmilszy zapach. Ha, 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 ha. Proszę o spokój! Wystarczy zostawić kawałek surowego mięsa, a już na nim siada. Darmozja tleniu! Proszę o spokój! A więc, jak mówiłam, aha, mucha tylko czeka, aby po śniadaniu został serek. Już się nim obiada. Ma ochotę na kompot śliwkowy? Już leci do dzbanka i pije. A jaka jest zachłanna i łakoma, że nieraz zdarzy się jej wpaść do środka. Ta jest zupą, to dla niej basen pływacki. Trzeba ustawić znak kąpiel zbrojona. Przecież każdy powinien się kąpać. Proszę o spokój. Tak, oskarżona robi to często, ale mimo to wielki z niej brudas. Po takiej kąpieli jest jeszcze brudniejsza, aż się lepi. Potem siada sobie na ciasteczka. Czy będą one nadawały się do jedzenia? Ciastka to nie plaża. Proszę o spokój! Tak, tak. Oskarżona nie ma pojęcia o dobrym wychowaniu. Narzuca się ze swym towarzystwem. Nie chce zrozumieć, że jest nieproszona. Gdy wypędzi się drzwiami, wraca oknem. Nie da się jej pozbyć. Coś takiego. To przecież bardzo niegrzecznie tak postępować. A jak już upatrzy sobie jakieś miejsce, to nic jej nie powstrzyma, żeby usiąść choć na chwilkę. Może to być brudna miska lub lepki od lizania ręce dziecka. Nawet we śnie nie daje spokoju takiemu maluchowi. Dzieci w ogóle nie bardzo lubią myć ręce. Za to lubią wszystkiego dotykać, Wysoki Sądzie. Zupełnie jak mucha! Proszę o spokój! Dzieci nie wiedzą, że dotykają tego, na czym usiadła mucha. Nie widzą zarazków, które mucha przyniosła i zjadają brudne owoce. Potem brzuszek mocno boli. A kto jest winien, że dzieci chorują i muszą pić gorzkie lekarstwa? Oczywiście oskarżona mucha! Biedne dzieci! Biedne dzieci! Wysoki Sądzie, oskarżam z całą mocą obecną tu muchę o to, że uprzykrza ludziom życie, niszczy żywność i przynosi zarazki chorób. Jest winna i domagam się dla niej surowej kary. Brawo! Brawo! Cisza! To jest, chciałam powiedzieć, czy może pani przedstawić jakiś dowód winy? Tak jest, Wysoki Sądzie. Mam dowód i świadków. Proszę bardzo. Oto kotlet. Pół zjadłam na obiad, a resztę zostawiłam na kolację. I jak on teraz wygląda? Gdybym go zjadła, mogłabym zachorować. A gdzie pani zostawiła ten dowód winy? Na kredensie. Bez przykrycia? No chyba nie muszę niczego chować we własnym domu. No tak. Proszę pierwszego świadka. Jestem motylem. Czy obiecujesz mówić prawdę i tylko prawdę? Obiecuję. Czym świadek się zajmuje? Ja fruwam sobie z kwiatka na kwiatek. Piję nektar. Ładnie wyglądam. Co świadek wie o oskarżonej? Wszystko. Ona jest okropnie źle wychowana. Jak tak można wchodzić do czyjegoś domu bez zaproszenia? Mnie nikt nie musi wyganiać. Fruwam sobie w ogrodzie. A jeśli przypadkowo wpadnę przez okno, siedzę przy szybie i proszę, żeby mnie wpuścić. A jak ta mucha okropnie wygląda? Taka
szarobura, pewnie ciągle brudna. Nie ma takich pięknych, kolorowych skrzydeł jak moje. Kolor skrzydeł nie ma tu nic do rzeczy. Pewnie. Proszę drugiego świadka. Jestem świerszczem. Mieszkam w trawie, zimą za kominem i gram. Wszyscy mnie bardzo lubią. Nie to, co mucha. Ona tylko bzyczeć umie. A mnie każdy chętnie słucha. Ja nikomu nie przeszkadzam. Nawet usypiam dzieci swoim graniem. Bajki o mnie układają. A kto chciałby słuchać bajki o muchach? Wystraszyłeś tak, chłopaka, że... Proszę się tak nie przechwalać. Ja się nie przechwalam. Naprawdę pięknie gram. Powagę. Dziękuję świadkowi i przypominam, że nieładnie jest się tak chwalić. Oddaję głos obrońcy. Wysoki sądzie, zapoznaliśmy się dziś z głosem szanownej pani oskarżyciel. Mucha nie jest takim czarnym charakterem, jak ją tu przedstawia moja uczona koleżanka. Wysoki sądzie, zgłaszam sprzeciw. Obrońca, kpi sobie ze mnie. Pani oskarżycielko, nie pozwolę z nikogo kpić, ale proszę teraz nie przerywać. Sąd chce wysłuchać głosu obrońcy. A więc, wysoki sądzie, oskarżona mucha jest niewinna. Tak, niewinna i niesłusznie oskarżona. Nie może ona odpowiadać za czyny, które jej zarzucono, bo nie może odpowiadać za to, że się urodziła muchą, a nie świerszczem. Ja protestuję! Cisza, bo oprożyć każe salę. A panią obrońco przywołuję do porządku. Proszę nie mieszać do tej sprawy nikogo innego. Proszę wybaczyć, wysoki sądzie. A więc, jak już mówiłam, oskarżona jest muchą, a nie kimś innym. Jako mucha zachowuje się jak inne muchy. Moja szanowna koleżanka zarzuca jej, że jest niedobrą matką. To nieprawda, wysoki sądzie. Mucha składa aż kilkaset jajeczek. To właśnie dlatego składa jajeczka w żywności, aby jej dzieci miały dużo smacznego jedzenia, kiedy się wylęgną. Mucha, jak każda dobra mama, troszczy się przede wszystkim o dobro swoich dzieci. Mucho, trzymaj się! Jesteśmy z tobą! Nie daj się! Mucho, jesteśmy z tobą! Zarzucają tu muszę, że jest tleniem i nic nie robi. Jak to? A kto cały dzień fruwa? Kto krąży pod lampą i koło psiego nosa? Gdyby wysoki sąd tak cały dzień jak mucha był na nogach, co ja mówię, na skrzydłach, to by wiedział, jakie to męczące. Jeszcze trzeba przy tym bzyczeć, żeby wszyscy wiedzieli, że leci mucha. Poracja brzęczy cały dzień. Oskarżona została nazwana pasożytem. Niesłusznie. Mucha żywi się resztkami pozostawionymi przez innych. Nie włamuje się przecież do lodówek. Nie rozbija słoików z miodem. Gdyby pani oskarżyciel chowała swój kotlet pod szklany kosz, mucha by go nie tknęła, a tak sądziła, że została poczęstowana. Coś takiego! Ja miałabym częstować muchę moim kotletem? To tylko przykład. Proszę się nie gniewać. Wróćmy do muchy. Nazwano ją brudasem, a przecież moja szanowna koleżanka przyznała, że mucha lubi się kąpać. Ale w rosole! Cisza! Sąd musi się głęboko zastanowić przed wydaniem wyroku. Proszę sądowi nie przeszkadzać. Może rzeczywiście oskarżona ma zły gust, ale dobrych chęci odmówić jej nie można. Czyści oba skrzydełka i nóżki. Czy na pewno wszystkie dzieci tak się chętnie kąpią i myją ręce? Gdyby tak było, nie można by oskarżyć muchy, że siada na brudnych rękach. Czy to mucha winna, że dzieci chorują, bo nie myją owoców i rąk? Gdzie jest czysto i porządnie, nikt się na muchę nie skarży, bo jej tam nie ma. Wysoki sądzie, mucha jest niewinna. Proszę o uniewinnienie. Proszę wstać. Ogłoszenie wyroku nastąpi po krótkiej przerwie. Thank you.
proszę wstać. Sąd wysłuchał oskarżyciela, obrońcy i świadków. Po namyśle, zgodnie ze swoją wiedzą i sumieniem, ogłaszam, że oskarżona mucha domowa wprawdzie przyczyniła się do psucia pożywienia i przenoszenia zarazków, ale nie ponosi za to winy. Dlatego sąd nakazuje, po pierwsze, dokładnie zabezpieczać żywność, po drugie, opatrzyć okna i drzwi siatką, żeby mucha nie mogła dostać się do mieszkania, po trzecie, utrzymywać mieszkania i otoczenia domów w porządku i czystości, po czwarte, myć owoce przed jedzeniem. Po piąte, często myć ręce, zwłaszcza przed jedzeniem. Od tego wyroku nie ma odwołania. Rozprawę uważam za zamkniętą. Yeah.